naszego Zatańskiego, pana Tomasza Olifera z małżonką. Bardzo nam serdecznie miło, że pan zaszczycił nas obecnością. Panie Manuelo, proponowała pani, tak, zapraszam. Jest to co prawda eksperyment, ale proszę bardzo. Ale proszę, proszę, bo tak się będzie instalować. Na wszystkich kontynentach grane do tej pory. Mein Hut, der hat drei Ecken. Inaczej mówiąc, kapelusz trójgraniasty. Znany bardzo temat. Edward Czerny szukał muzyków wybitnych i znajdował ich przeważnie na Śląsku. Taki był Józef Mizera. Wybitny trębacz ze Śląska, z Rudy Śląskiej konkretnie, którego ojciec wziął do Warszawy i wysłuchamy, jeśli się uda, właśnie jego nagrania najwspanialszego. Dlaczego? Dlatego, że ojciec sam grał na trąbce, znał dobrze ten instrument i bardzo trudne wariacje napisał, ponieważ w jego utworach zawsze element wirtuozowski musiał być. Nie mogło być nudy, musiała być treść. Czy jesteśmy już tak daleko?